Cześć, z tej strony B123, no i witam w nietypowym odcinku na moim kanale, gdyż będzie to recenzja najnowszego polskiego, czy jednego z najnowszych polskich filmów, polskiego slashera, czyli podgatunku horroru. W sumie stwierdziłem, że przyda się jakiś nowy rodzaj filmu, jakiś taki inny niż wszystkie na moim kanale. Pewnie taka recenzja się nie zdarzy kolejna zbyt prędko. I myślę, że zawsze to jakaś taka odskocznia od tych gier i innych rzeczy. Ostrzegam, recenzja będzie spoilerowa, także jeżeli nie oglądałeś tej produkcji, no to oglądasz na własną odpowiedzialność. No i tak, polskich horrorów kiedyś tam było trochę. Było ich mało, nie były to jakieś takie produkcje, nie zapamiętało się ich. No i tak, tutaj mamy slasher, czyli horror, gdzie zabójca oczywiście zabija po kolei kolejne ofiary. No i może zacznijmy od analizy samego plakatu. W lesie dziś nie zaśnie nikt. Oczywiście reżyserem jest Bartosz Kowalski. Umarli bez internetu, jest ten dopisek, tak. Zaraz to rozwinę w kolejnym punkcie. No ale przeanalizujmy ten plakat. Mamy noc, mamy las. Mamy główne postaci. A na samym dole znajduje się ten nasz dom. Opuszczony, no nie taki opuszczony, bo zamieszkał, ale... Tak się wydawało naszym bohaterom, że jednak nikt zbytnio tam nie mieszka. A mieszkają tam nasi mordercy. Mamy tego jednego... Tak, bo jest dwóch morderców. Jest dwóch tych zabójców. Później rozwinę ich wątek. No i mamy przedstawionego właśnie... Mamy też kierownika obozu, listonosza tego, tam kominiarza. Mamy naszą piątkę głównych bohaterów. Instruktorkę, księdza, policjanta. No postaram się w skrócie może omówić troszeczkę ten... No dobra, nie, jak omówię zbytnio, to będzie streszczenie też, bardziej, a nie recenzja. Ale myślę, że nawiążę do pewnych scen z filmu. No i tak. Zacznijmy od tego obozu. Co to w ogóle za obóz? Zostanie tam wysłane młodzież. Zostaje tam wysłana przez swoich rodziców oczywiście, by pobyli na świeżym powietrzu, by nie używali tej elektroniki. I pierwsza rzecz, która się robi w tym obozie, to jest konfiskata telefonów, tak. I wszelkich urządzeń elektronicznych. Tabletów, no nie wiem, wszystkiego, cokolwiek, wszystkie ładowarki, wszystkie powerbanki, wszystkie telefony, tablety, jakieś, nie wiem... Laptopy też były konfiskowane. Mamy scenę z kierownikiem obozu, który wszystko wyjaśnia. Tego kierownika gra Wojciech Meswaldowski. W sumie nawet bardzo fajnie zagrał tego kierownika. Dość, mimo już nie występuje ta postać tak długo, bo raptem w jednej czy dwóch scenach i cały jej występ zajmuje, nie wiem, może z 5-10 minut. To jest ona taka dość charakterystyczna, taka dość fajna, można się uśmiechnąć na scenach z tą postacią. Także fajnie to oddaje pewien klimat. I tak, tych wszystkich uczestników jest naprawdę sporo. Losują oni numerki tam z koszyka czy z czegoś. Przepraszam, miała być ta recenzja wcześniej, a on... Teraz już tak nie miałem czasu i w sumie już od tego, jak obejrzałem film, to minął tydzień. Film obejrzałem na Netflixie i tam on właśnie na tej platformie się znajduje. No i tam mają te numerki, że jedynka z jedynkami, dwójka z dwójkami i tak dalej. I tam wychodzą takie grupki pięcioosobowe, tak, plus instruktor. No i tutaj nasi bohaterowie też mają swoją grupę. Ich przewodniczką jest niejaka pani Iza. No i tak, ruszają. Tutaj mamy naszą grupę. Do tej grupy też należą
No to są takie stereotypowe postaci ze slashera. Mamy mięśniaków, mamy mózgowca nerda, mamy tą taką jakby final girl, można powiedzieć, i mamy też taką, no nazwijmy to, puszczacką, no. I postaci to kolejno właśnie jest Daniel, Julek, Aniela, Zosia i Bartek. Także takie postaci wyruszają oni oczywiście na naszą przygodę, mają tam namioty, śpiwory, jakieś tam najpotrzebniejsze rzeczy, takie do survivalu. I wyruszają niczego nieświadomi w podróż, także standardowy. A, no i jeszcze tam na tym obozie pojawia się najpierw ksiądz, tam wygłasza jakieś słowa z Biblii, daje mu błogosławieństwo czy coś tam. I tego księdza gra Piotr Cyrwus, także znany szerzej jako Ryszard z Klanu. No i ogólnie w obsadzie mamy kilka znanych aktorów, kilka znanych postaci. Oczywiście Zosię gra Julia Wieniawa, także ostatnimi czasy znana aktorka. I muszę powiedzieć, że w tym filmie naprawdę sobie spoko poradziło. Oglądało się przyjemnie w tej produkcji, także jak najbardziej na plus. Mamy też Wiktorię Gąsiewską, która wciela się w rolę Anieli. Jest też Mirosław Zbrojewicz, który właśnie, no, tego listonosza smolarza, czy właśnie tak, listonosz. On się pojawia w takim pierwszej scenie, w takim, że to tak nazwę, prologu, gdzie po prostu rozdaje listy, paczki, jak to listonosz dociera do tego domu w głębi lasu i tam widzi, że coś jest z piwnicy, później nagle coś go łapie, ale jak się później okazuje, udaje mu się przeżyć. Mamy też oczywiście Piotra Cyrwusa, który gra księdza, i jest też Olaf Lubaszenko, który wciela się w postać policjanta. Mamy oczywiście też kilka innych postaci, jest tam chociażby Izabela Dąbrowska, która gra prostytutkę, później też taka epizodyczna rola akurat. A jak już jesteśmy przy rolach, to właśnie na pochwałę zasługuje również Michał Lupa, tak, który wcielił się w rolę naszego Julka. Naprawdę fajnie ten chłopak zagrał. Dobrze wszedł swoją rolę tego nerda, takiego komputerowca tam. Opowiada o tym, że ma kanał na YouTubie, który ma paręnaście tysięcy, paradzieści tysięcy subskrypcji, także miał jechać się, gdy mnie ten obóz miał jechać na turniej gamingowy do Korei, jeżeli dobrze pamiętam, także taki typowy właśnie gracz. Znaczy, no nie gracz, no nie, bo nie obrażajmy tu graczy, ale taki stereotypowy właśnie, stereotyp taki. Tak jak niektórzy niestety sobie wyobrażają wszystkich graczy. Ale ogólnie postać naprawdę fajnie zagrana. No i tak, oni wyruszają do lasu. Na początku nic się tam takiego nie zapowiada, żeby się miało co dziać. Rozwijają namioty. I mamy pierwszą noc. Pierwszej nocy nic się takiego ma nie dziać. Tam na początku jest taki scena, żeby nas trochę wystraszyć i podtrzymać w napięciu, że niby ktoś już chce przyjść ich zabić, a to po prostu mały lisek jest w krzakach. I pani Iza zapanowała tam tą sytuacją. No i dobrze. Teraz krótko się postaram też powiedzieć, co się dzieje dalej. No i tak, nasi bohaterowie rozbijają namioty. Daniel postanowi wyjść sobie na nad jeziorko, na papierosko, na szluga. Do niego przychodzi Daniela, rozwija się rozmowa między tymi postaciami. No i później mamy scenę erotyczną, ale to już nie będę się na ten temat rozwijał. Scena jak scena. I tak, Aniela wraca do swojego namiotu, a tam z telefonu jednak miał skądś telefon. Nasz Daniel nie oddał, tak? Coś tam sobie przegląda, nie wiem, czy Facebooka, Instagrama, cokolwiek, tak. Nagle pojawi się ktoś z tyłu za nim, łapie go, i to jest oczywiście ten nasz zabójca. Łapie go razem z całym śpiworem. Naprawdę silny był ten zabójca, uderza nim o drzewo i go zabija. Mamy pierwszego killa, mamy pierwsze zabójstwo, pierwszą ofiarę. Padło na tego, nazwijmy to jak stereotypowa postać w slasherze, mięśniaka, tak?
On ginie pierwszy. No i następnie dzieje się też kolejna rzecz, której nie powinno się robić w horrorach. Nasze postaci się rozdzielają. Zosia z Julkiem i z panią Izą idą na poszukiwania. Aniela i Bartek zostają w obozie. Także tak to wygląda. I oczywiście wiadomo, można przewidzieć, że to się zaraz stanie. I tutaj też ciekawa postać jest Julka z tej strony, że on wie tak, jakby był w filmie, tak? Już wyjaśniam, o co chodzi, tak? On mówi, że jakie są największe błędy horrorów i ogólnie slasherów. I on mówi to wszystko, że tak jakby ma świadomość tego, że to może się wydarzyć naprawdę u niego zaraz. Tak jak to się dzieje w filmach, które oglądał. Że właśnie nie wolno się rozdzielać, kto ginie pierwszy, kto ginie ostatni, tak? Jakie są inne pułapki czyhające na nich. No i tak. Docierają oni do domu tych zbrodniarzy naszych, zabójców. Nie wiedzą, czy ktoś tam mieszka. Pani Iza z Zosią schodzą do piwnicy sprawdzić, czy coś tam jest. Odkrywają, że tam jest ludzkie mięso, ludzkie zwłoki. Z kolei Julek stoi na czatach i nagle zbliża się ten nasz zabójca. Także oni się chowają w tej piwnicy, ale ten zabójca ich wytropił. Pani Iza każe uciekać naszej młodzieży i poświęca się, bo mimo iż tam chwyci za jakąś rurkę, chce załatwić tego gościa, to on ją brutalnie rozszarpuje na kawałki i tam wylatuje później jej głowa przez jakiś otwór. Także mam taką scenę, można powiedzieć, gore. No, nie jest to tak pokazane super z racji na to. Znaczy, no nie jest to tak bezpośrednio pokazane, tylko tak częściowo. No ale to nie ma co narzekać, bo to jest z racji na budżet filmu. Nie mamy takiego budżetu jak amerykańskie filmy, no ale pierwsze koty za płoty, pierwszy film w Polsce z takiego gatunku, także myślę, że jak najbardziej to się może wszystko rozwinąć i pójść w dobrym kierunku. Reżyser też jest zainteresowany zrobieniem sequela, zrobieniem kontynuacji, później jeszcze wyjaśnię zakończenie, ale to wszystko po kolei w swoim czasie. Nasi bohaterowie z trudem uciekają, z kolei w obozie Aniela i Bartek sobie tam rozmawiają i nagle podczas konwersacji Aniela zostaje przebita na wylot od tyłu głowy jakimś tam prętem metalowym. Okazuje się, że mamy drugiego zabójcę. Wygląda on zupełnie inaczej. No i już jest sytuacja taka jasna, ilu mamy tych zabójców wtedy. Aniela ginie, a Bartek co sił w nogach ucieka. No i Bartek dociera do kościoła, tak. Jest w środku lasu, nagle znajduje się kościół. Taki mały, drewniany. Oczywiście ksiądz jeździ tam merolem i tego złego księdza, bo tak się okazuje, gra Piotr Cyrwus. Dlaczego złego? Tam chce pomóc, tam mówi, że telefony nie działają, nie może zadzwonić na pomoc, po czym nagle telefon do niego dzwoni. I gdy ten Bartek się odwraca, że co jest, to zostaje uderzony, nie wiem, czy tam jakimś krzyżem, czy też jakąś inną rzeczą. Później jak odzyskuje przytomność, jest przywiązany do krzesła, ma coś tam w ustach. Może to jakieś nawiązanie, że ksiądz pedofil, tak? Bo w sumie było tam, że aj, coś tam, jak ten ksiądz się wypowiadał, było, że o, wy sami lgniecie, tak prowokujecie, coś w tym stylu, także no, można się było domyślić podtekstu, ale nagle słychać jakiś hałas i nasz Piotr Cyrwus wychodzi sprawdzić, co się dzieje. No i tam niby nic się nie dzieje, niby jest pusto, a tu napotyka naszego zabójcę, który wydłubuje mu brutalnie oczy i wkłada go całego do jakiejś rozdrabniarki. W ogóle naprawdę brutalna scena, ale trochę śmieszna. Dlaczego? Bo później sobie nagle ten zabójca bierze buty tego księdza, tak? Tak go całego rozdrobnił i zdjął tak mu elegancko, tak delikatnie te buty z nóg. Zanim go całego tam przedrobniło i zobaczył tak, czy oczywiście nic nie mówili oni, ci zabójcy, oni byli tacy mało rozmowni, a tak ogląda te buty, że mu się podobają. Bartek z kolei jest w tym kościele i słyszy, udaje mu się odkneblować, patrzy przez okno i widzi, że tam jest ten zabójca. Później słychać kroki, jak on się zbliża do tego kościoła i
Bartek nie wie, gdzie się schować. Chowa się w konfesjonale. Zabójca przeszukuje ten kościół, ten budynek. I gdy ma już wyjść, to nagle sobie myśli, że a, jeszcze sprawdzę konfesjonał. No i wydaje się, że to już koniec Bartka. No i przejdźmy z kolei do naszych kolejnych bohaterów, czyli to Zosi i Julka, którzy po tej traumie, jaką zobaczyli, no, że pani Iza zginęła na ich oczach praktycznie, trafiają do innego domu, gdzie mieszka postać grana przez Mirosława Zbrojewicza oczywiście. Czyli ten listonosz, ma on dwie stalowe nogi, które mu odebrali ci bliźniacy. I postać ta jest bardzo ważna, ponieważ wyjaśnia dużo aspektów dotyczących tych postaci zbrodnia, tych zabójców, tak, morderców. Okazuje się, że byli to zwykli bliźniacy, mieszkali z matką w lesie. No normalna, spokojna, żyjąca schludnie rodzina. Może biednie, ale przynajmniej, jak to powiedzieć po Bożemu. Aż nagle dwaj chłopcy znajdują jakiś meteoryt, myślą sobie, o, fajna rzecz, schowamy to, nie pokażemy tego mamie, oczywiście, no standardowe zachowanie dzieci, bo tam mieli, nie wiem, po 10 czy może ileś lat. Schowali go sobie pod łóżkiem, poszli jak gdyby nigdy spać, mama mi skończyła czytać bajkę i też wyjaśnił się tytuł, bo tam mama czytała tą bajkę, że w lesie dziś nie zaśnie nikt, tam o jakiejś babie jadze czy coś tam. Poszli spać i nagle zaczęło coś z tego meteorytu się robić. Trochę ta scena mi przypomina Spidermana. Dlaczego? Bo to coś, co wyszło z tego meteorytu, przypominało symbiont. Taki sam, nawet w takim samym kolorze czarnym, jak sprawił, że powstała postać Venoma w Spidermanie. No także tak dziwnie. Matka słyszy jakieś... I tam ci chłopcy mieli takiego małego pieska, nie wiem co to za rasa, taki malutki piesek. Matka wstaje, widzi, że co jest, synów nie ma w łóżku. Powinni już dawno spać, gdzie oni są. Idzie, jest otwarty właz do piwnicy. Jej synowie są tam w pozycji kucącej. No, kucają po prostu. Nie wie, co się dzieje, odwracają się, okazuje się, że oni zjadają tego psa żywcem. Ona szybko, zanim oni zdążą wejść na górę, zamyka ten właz, knebluje to tam, związuje łańcuchem, zostawia jeszcze czymś. No ale tak. Też mieliśmy scenę wcześniej, jak to się dzieje. Ale tu też jest chyba to wspomniane, że ona mimo wszystko, no tak jak każda matka, kochała swoje dzieci, jakie by nie były. I tam coś tam im wrzucała, jakieś jedzenie do tej piwnicy, żeby nie pomarły z głodu. I właśnie wcześniej, na początku też filmu, mamy scenę, jak ona jakiegoś tam, nie wiem, dzika chce tam wrzucić, a niestety sama wpada do tej piwnicy i zostaje zjedzona przez własne dzieci żywcem. Czy tam zamordowana najpierw. Taka niefortunna sytuacja, ten właz zostaje otworzony, wszystkie zabezpieczenia są otworzone i oni mogą wyjść. I to jest po 30 latach siedzenia w tej piwnicy. Mogą wyjść. Oni tam nieźle zmutowali. Bo te postaci, nie wiem, mają po 150 kg ważą, czy 200 i mają z 2 metry wzrostu. Także no nieźle ich to ten meteoryt zrobił. Z kolei właśnie postanawiają nasi bohaterowie wrócić do tego domu, bo tam był telefon Daniela i stwierdzają, że muszą go odzyskać, żeby zadzwonić do jakąś pomoc, po jakąś policję. I jest to dość ryzykowna misja, Julek nie jest chętny, ale Zosia go namawia jednak na tą misję. Oni wchodzą do tego domu, wszystko niby się udaje na początku, bo tam był ten jeden gość w tym domku, ale musiał Julek odwrócić jego uwagę. Zosia w tym czasie weszła, a on nagle pojawia się w tej piwnicy. No i Julek oczywiście staje w obronie Zosi, dźga nożem tego zabójcę, bo Zosia tam została podduszona przez tego zabójcę. No ale niestety Julek
tam, jeżeli dobrze pamiętam, to odgryza mu język ten z Wyrol. Też także kolejna taka scena gore, można powiedzieć. I jeszcze wbija mu ten nóż w brzuch. Julek niestety po jakimś czasie od odniesionych ran ginie. No, liczyłem jednak, że kibicowałem tej postaci, bardzo liczyłem, że ona przeżyje, więc troszeczkę mi było, byłem zawiedziony, jak zginął Julek. No ale cóż, tak wyszło. Zosia próbuje wtedy zadzwonić z tego telefonu, okazuje się, no co? Gdy chce zadzwonić, on się rozładowywuje i nie ma już żadnej nadziei. Ale całe szczęście później Zosia udaje się wydostać z kajdanów, uciec. W ogóle też przy okazji okazuje się, że Bartek przeżył, nie wiadomo jakim cudem on z tego konfesjonału uciekł. No ale wracajmy do Zosi. Zosia trafia na policjanta granego przez Olafa Lubaszenko, prosi o pomoc. Oni tam jadą. No i tu już zbliżamy się do końcówki filmu. Oni tam jadą. Także. Jakby nigdy nic, ma się skończyć niby wszystko, aż nagle podjeżdża, coś przejeżdżają, nie wiadomo co. Policjant myśli, że to dzik, no idzie to sprawdzić oczywiście, no bo ciekawość w horrorach też musi być, bo jak żeby inaczej byłoby horror bez ciekawości naszych bohaterów. I tu się okazuje, że to jest jeden z tych zabójców. On nie wie, co się dzieje. Zosia tam krzyczy w samochodzie, że proszę pana, proszę wrócić, to jest niebezpieczne, szybko uciekajmy. On oczywiście ją ignoruje, on oczywiście zamknął w tej części, tak jakby więźniem ona była i ją wiózł tam z tyłu, nie obok siebie, z przodu. Ten zabójca oczywiście bierze siekierę, bo miał siekierę, rozpoławia naszego policjanta i idzie w kierunku samochodu. A, jeszcze zapomniałem o jednej bardzo ważnej scenie, ale wrócę do niej na koniec spokojnie, bo tak jakby są powiązane te dwie sceny i wyjaśnię dlaczego. No i ta Zosia ledwo daje sobie radę, ucieka stamtąd. Przejeżdża trzy razy, czy nawet i cztery, czy pięć tego gościa i ucieka. A jak uciekała z kolei z tego domu, to podczas snu nożem, którym te kajdany zdjęła ze swoich nóg, wbija je około 8 razy w serce czy w okolice serca. Rany takie na wylot, że aż przebijają się przez łóżko, na którym leżała ta postać tego mordercy. Ta maczeta, czy co ona tam miała. I wydaje się, że obaj nasi mordercy zginęli. Otóż nie. Ten potrącony przez samochód, jak gdyby nic się nie stało, jak gdyby tono ważący, nie wiem, około tony radiowóz wcale nie przejechał po nim cztery razy. No dobra, to mnie jeszcze nie zdziwiło, bo on był duży, mógł taki przejazd przez radiowóz przeżyć. I to właśnie mamy naszego potrąconego przez radiowóz bohatera, że go tak nazwę. Ale ten drugi to był naprawdę dla mnie zaskoczeniem. Myślałem, o ile ten jeden, co został potrącony, to myślę sobie, okej, taki bydlak, no to mógł przeżyć. Ale ten drugi dostał 8 razy nożem w okolice serca i on nagle sobie tak wstaje, jak gdyby nic, jak gdyby się obudził. Wstaje z tego łóżka. Tam nie wiem, co to znaczyło, czy to policja przyjechała, czy coś się stało, bo pod tym domem były jakieś syreny takie, sygnały świetlne, jak gdyby policja, no bo było czerwone i niebieskie barwy. I oni sobie wstają, jak gdyby nigdy nic się nie stało. I mamy koniec. Także myślę, ciekawy zwrot akcji. No i przejdźmy do oceny. W filmie było kilka ciekawych zwrotów akcji, było też kilka takich naprawdę trzymało w napięciu przez jakiś czas. Czasami może te sceny trzymania w napięciu były troszeczkę za długie. Był może jeden taki moment, co podskoczyłem. Dużo rzeczy było takich schematycznych, było to taki jakby ukłon w stronę klasycznych slasherów amerykańskich, bo można powiedzieć, że to jest takie połączenie i polska wersja Piątku 13 z Drogą bez powrotu i jeszcze może z czymś jeszcze. Bo te postaci to też mamy takich kanibali, obrzydliwie wyglądających, zabijających na różne sposoby. Mamy obozowiczów, mieliśmy jezioro, także
Mamy zabijanie jakąś maczetą, siekierą, także nawiązanie troszeczkę do Jasona Voorhees z piątku 13. Ogólnie film, muszę przyznać, nawet spoko, podobał mi się. Na pewno znajdzie się kilkanaście niedociągnięć, a to jest dopiero raczkowanie tego gatunku w naszym kraju. Powinniśmy się cieszyć, że to się w ogóle zaczęło tak i że idzie w dobrym kierunku. Także liczę, że kontynuacja powstanie niedługo, za rok, za 2 lata. I że też inni reżyserowie się wezmą za to i będą kręcić tego typu filmy. Mam nadzieję, że to fajnie będzie wyglądać w naszym kraju. Bo naprawdę też te postaci tych morderców wyglądały fajnie. Tu mamy tego drugiego, tego, który zabił Aniele i zabił księdza. Bo ten drugi wyglądał inaczej. Miał podobną koszulę, ale miał gdzie indziej te takie jakieś krosty i tak dalej, bąble, i miał włosy długie, jeżeli dobrze pamiętam. I może troszkę inne spodnie miał, bo to byli ogólnie za młodu, przed tą transformacją, przed tą mutacją, byli to bliźniacy. No i tak okrutnie ich los skrzywdził i stali się potworami. Myślę, że film dobry nawet. Nie wiem dlaczego, też ciekawą sytuację zaobserwowałem, że jeżeli chodzi o ocenę krytyków, film ma nawet spoko ocenę. A jeżeli chodzi o ocenę widzów, to ma naprawdę bardzo słabą. I nie wiem, czy hejt nie posypał się po prostu przez to, że to jest polskie, albo też, że dużo osób nie lubi na przykład Julki Wieniawy. Ja osobiście uważam, że film zasługuje na ocenę tak 6, 7 na 10 i taka jest moja ocena. No to była pierwsza recenzja na moim kanale, nie gamingowa, bo gamingowe były, filmu ocena. Moim zdaniem wyszło mi tak średnio, ale no, starałem się, żeby to było dość ciekawe. Także dziękuję za uwagę, jak dotrwaliście do tego momentu. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie, no i cześć.